Mamo, czy ty przypadkowo nigdy nie czarowałaś? Chyba nie. Ups, bo ja bym teraz akurat może chciała wody, więc jakbyś potrafiła czarować, to byś mi wyczarowała. Może za chwilę, po prostu przyniosę z kuchni. Ale może przywitamy się najpierw. Hej, 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 tu kulturki, kulturki, czyli ja, Maja, Ola i mama. Czyli kulturki, kulturki. Już dwa razy, Maja, kulturki, kulturki. Cześć, cześć, cześć. Tu kulturki, kulturki. Czyli Ola, Maja i mama. Kulturki, kulturki. O jakiej książce dzisiaj porozmawiamy, dziewczyny? O Nasza mama czarodziejka. Mama czarodziejka. Od... Autor był... Jaki tam był autor? Joanny Puszyn. Nie, Puszyn. Żadnych Puszynów nie ma. Ale za to autorem tej książki jest pani Joanna Papuzińska. Papuzińska, czyli Puszyn też tam się znajdzie. Kolejny raz mamy lekturę szkolną. Lekturę szkolną, co więcej... Lekturę, którą też czytała mama. Mama czarodziejka. Czyli znowu taka stara książka. Starucha. Staruszek. Babunia. Podpiera się laseczką. Maju, ponieważ jest to twoja lektura, liczę na to, że opowiesz nam coś o tej książce. Zacznijmy tam. Od bohaterów może. To nie było żadnych bohaterów. Tylko tam była tak. Mama, tata, najstarszy brat. I najmłodszy brat. To jak nie było, no i ja. Ja opowiadała taka dziewczynka, która miała dwóch braci. Najstarszego i najmłodszego. Ona była po środku. No i miała mamę i tatę. No jak każdy. A ta mama jakby robiła różne takie rzeczy. Na przykład, że wydawało się, że ona czaruje. To nie była taka magiczna mama? Nie. Tylko pomagała. I ona jakby raz kiedy odlepił się jakby cały, jakby kawałek rogu księżyca odlepił się, to ona ulepiła go z masy. To jak to nie była magiczna? Nie, jak się odlepił kawałek rogu z księżyca, ona go ulepiła, to mówisz, że to nie było magii? Tam nie było, bo on... No, wiesz, mamo, są takie różne bajki, gdzie się kawałek księżyca to jest tylko książka. Tak? Aha. No i właśnie, taka... no taka... Nie! Ona nie czaruje zwykle, jakby ten księżyc się odłamał, bo zahaczył o komin. A, żeby po prostu nie było tego widać. Czyli to była taka magia, nie magia. No tak. No i wtedy ona ulepiła z masy taki róg. Z ciasta? No z ciasta. Nie robiła, kiedy to robiła w kuchni. No i ten księżyc znowu był. Jak uratowała wielkoluda z ich podwórka. To był naprawdę taki, no, ich kolega, ale on się stał wielkoludem, więc w takim razie, ona uratowała go z tego. A nie będę opowiadać całych rozdziałów, bo to jest naprawdę ciekawe, co się tam stało później. Czyli co, miała ciekawe przygody, no, rodzinka? Tak. No i tam były takie... To jest taka różne bardzo, takie są rozdziały o... W ogóle przeskakujesz do innej strony, nie wiesz o co chodzi, na inny rozdział. Albo jak baba stworzyła jazdę samochodem. Czyli każdy rozdział to przygoda. No, albo był wielkolud, taki stwór był. No i ona podzieliła się z nim sałatą i to był naprawdę bardzo łagodny, to był dinozaur. Dinozaur? To ty mówisz, że tam magii nie ma? Maleńki Reksio. Nie, to nie był Reksio, to był... Prawdziwy dinozaur? Tak, to był taki z wielką szyją i on dosięgał do ich okna. No i karmiła go sałatą. A potem zawieźli go do zoo. Nie powiedz, co się stało. Ja pamiętam taki rozdział, jak mama czarodziejka chyba płynęła łódką. Tak, tam była łódka. Piracką. I chcieli coś chcieli złowić, a ona powiedziała im, że tak się... Dokładnie nie pamiętam tego rozdziału, bo się najbardziej skupiałam na tych najfajniejszych, a to nawet nie był fajny rozdział. No i... Nie odchęcaj słuchaczy. Ale fajnie było, że tam
na końcowy rozdział był czar dla mamy, a nie mama czarodziejka coś dla ciebie robi, tylko czar dla mamy tam było. Czyli inni dla niej coś wyczarowali? Tak, ale tam wcale nie było nic o tym, tylko było o poduszkowcach. Poduszkowiec. On tam czytał wtedy, ci ludzie wymyślili te poduszkowce. No i on, i tam był taki obraz, kiedy takie poduszki latają. Czyli to nie był prawdziwy poduszkowiec? Tylko taka A wiecie, co to jest poduszkowiec? Tak, taki super, taki bardzo fajny samochodzik. No, taki... Samolot? Taki bardziej, taki unoszący, bym powiedziała, się. Samolotostatek. No tak, bo powiedziałaś, że to się tak unosi nad wodą, taki, taka jakby... Takim jakby myśmy to robili, że to było zasypane taką folijką i to tak się unosiło. Tak, to się unosi nad wodą, jakby bezpośrednio i sobie leci. Płynie, leci. Trudno to nazwać, taki pojazd, tak jest to. A na przykład, no i tam był ten rozdział, no i one były bardzo fajne, tak samo jak tamta książka, tylko mnie fajniejsze są książki, które nie są wymyślone, nawet tylko takie starsze, one są bardziej ciekawsze. Ale właśnie mam takie pytanie, no bo tam była ta mama czarodziejka, a z drugiej strony mówię, że to takie nie były prawdziwe czary, że to było takie prawdziwe wszystko. Niby, ale niby było prawdziwe, niby nie! Niby były tam dinozaury, księżyc, który się odłamał. Ale niby nie było tych czarów. Przecież mama była czarodziejką, a przecież nic nie powiedziano, że tam rzeczy są czarodziej. Czyli mama tak naprawdę może nie czarowała, ale ona... Ale robiła magię. No właśnie! O to chodzi, mama! Także ty też robisz magię, bo pracujesz. Naprawdę? Pracujesz dla nas. A potem... Nie wiedziałam, że prasowanie to magia, ale myślę, że na pewno można... Albo sprawiłaś nam jazdę samochodem. Dla mnie to tak bardziej jest w kategoriach sportu. No. Albo sprawiłaś tam jazdę samochodem. Tak? Myślicie, że jazda samochodem to jest magia? No, niektórzy nie mają auta. No. A tato też czaruje, czy nie? Nie, tylko mama jest taka wyjątkowa. A jak jest w tej rodzinie tato? Taki zwykły tato. Taki zwykły tato. Taki jak nasz, uśmiechnięty, fajny tatuś. Jestem tato, bo. Tak? Nie wiem, tato. No, ale tam dużo ten tata, on tam nie mówił. Tylko, że te dzieci głównie mówiły i ta mama. A ta mama rzadko mówiła, według mnie. Mm-hmm. Najczęściej ta dziewczynka mówiła na przykład: nasz najstarszy brat powiedział, i wtedy ten, takie zdanie, co powiedział ten chłopak. Mm-hmm. A powiedzcie mi, co wam się magicznego kiedyś zdarzyło w takim? Mi się zdarzyło, że... Patrzcie. Nie może, nasi słuchacze nie mogą patrzeć, bo nagrywamy to... Ale teraz mama zobaczy. Mama zobaczy. No to co magicznego? Tak. A, Maja robi magiczne sztuczki. Na przykład. Nie ta magiczna sztuczka. A ja się pytam, co się tobie zdarzyło. Nie co zrobiłaś magicznego, tylko co się tobie przydarzyło magicznego. Jak pan od etyki... Lub czarodziejskiego. Jak pan od etyki właśnie chciał zgarnąć niby pieniążek. A no ja magiczne się... sztuczki, dobra. No tak, ale on nie chciał jakby to... Jakby nie udało mu się to zrobić, bo wszyscy byli skupieni na pieniążku. Naprawdę, to nie była ta sztuczka. Przykrył to chustką, żeby nie było tam, on tak trzymał specjalnie. Wyłożył szklankę i... Wypadła szklanka, była dziura w stole, a teraz już jej nie ma. Niesamowite. A pamiętacie, jak byliśmy na pokazie magicznym? No. Pamiętacie? Wszedził. I był taki o pan. Nie! Pamiętasz, Ola, ten pokaz magiczny? Co no i ta pani miała dziurę w brzuchu. A, co panią tam w tym włożył do tego pudełka i ją przybijał takimi mieczami, co? Tak? Czy czym on ją tam przybijał? Czy piłą cię? Nie pamiętam. Ale gdzie? We Włoszech, jak byliśmy na pokazie magika. I on miał jeszcze taką fajną sztuczkę. Ze sokami. Z sokami, prawda? Że z jednego pudełka wylewały się różne rodzaje napojów. Ten, kto coś tam krzyknął, no to się właściwie wylewało. A potem ten pan to podarł i pokazał, że tam nie było takich przegródek. No właśnie, a wylewało się mleko, sok pomarańczowy, oranżada, Coca-Cola,
Fanta i inne w ogóle napoje były w tym. Wszystko było z jednego kartonu się wylewało. I wszyscy myśleli, że to jest jakiś taki magiczny karton specjalnie skonstruowany. I nawet żeby się nikomu nie wydawało, że to jest podrobione, no to specjalnie na ten pan dał niektórym osobom do spróbowania, żeby spróbowali. I tam ktoś próbował Coca-Coli tak... A później otworzył ten karton, prawda, i pokazał, że tam wcale nie było żadnych przegródek. To wszystko nalewało się z jednego kartonu. Ja nie wiem, jak on to zrobił. To była prawdziwa magia, co? Chyba. Szklanki były zaszarowane. Tak myślisz? A ja myślę, że on tego nie wylewał. No nie wiem, trudno powiedzieć. Tylko wiecie, taki... szybciorem wymieniał szklanki. Wiecie, że taki pan, którego oglądaliśmy, to się nazywało magia, ale tak naprawdę w dużej mierze to była iluzja. Się mówi, że to jest sztuka iluzji, tak? Czyli, że tak naprawdę nie widzimy tego, co naprawdę widzimy. Czyli jakby on tak potrafi oszukać nasz wzrok, że nam się wydaje, że on czaruje, że to jest magia, ale tak naprawdę to jest tak sprytnie wszystko skonstruowana, ta sztuczka magiczna. Ale tak samo, że on wkładał swoją rękę i jakby tam była taka pani, właśnie. No przez jej ciało. Ale to tak naprawdę, to wszystko jest jakaś iluzja, tak? To jest oszukiwanie naszego wzroku, naszych zmysłów. No bo jakby ciężko powiedzieć, że magia w takiej codzienności istnieje, tak? Jakby nauka przeczy wielu takim rzeczom, ale właśnie w sztuce iluzji, w sztuce tej, o której mówimy, to wykorzystuje się bardzo mocno naukę właśnie. A mówi się, że nauka to jest takie przeciwieństwo magii, tak? Nie. No trochę tak jest. Też nie. Zobacz, jak nauczysz się czarować, to będziesz czarować, a to się wiąże. No niech ci będzie, Maja. Maja widzi duży potencjał naukowy w czarowaniu i w magii, także... A jakbyście umiały czarować, to co byście sobie wyczarowały? Pandzie. No, duży mam głosów. To by było wiadome, że będzie pieska. Pan. Ty byś pieska sobie wyczarowała? I za darmo karmę, wodę i wszystkie wyposażenia dla pieska. Czyli jakbyście miały czarować, to byście sobie żywe stworzenia. Tak jak w Harrym Potterze, oni tam mieli chyba materializację, tak? Czy jak to się panda tam nazywało? Panda i bambus. Byście sobie zmaterializowały pandę i pieska. Super. Taka magia. Maju, czy któryś bohater najbardziej ci się podobał tej książki? Żaden, bo wszystkie były fajne. Mhm. Wszyscy byli fajni. Bo to taka mała, krótka książeczka, prawda? Taka cieniutka. Bardzo cieniutka. A komu byś ją poleciła? Wiemy, że to lektura do klasy pierwszej, znaczy do klasy 1-3. Komu byś poleciła tą książkę? Od 1-3. Tak? A jakimś młodszym dzieciom też można? Nie. No, myślę, że młodsze dzieci też mogłyby spokojnie przeczytać sobie tą książeczkę, albo rodzice mogliby im przeczytać. Tak. Ale jest to taka fajna książka też na rozpoczęcie przygody z czytaniem, bo jest malutka, są krótkie historyjki. I są duże litery, prawda? I ciekawe rysunki, ilustracje w tej książeczce. Maju, czy chciałabyś coś jeszcze dodać na temat tej książki? Tak. To zapraszam. Chcę powiedzieć, że ta książka mi się bardzo podobała, dlatego że były też ładne ilustracje. No właśnie o tym powiedziałam, że ilustracje też są bardzo fajne. Fajnie ilustrują przygody tej mamy czarodziejki. A no z tego co pamiętam też w teatrze, bodajże w teatrze Kapitol we Wrocławiu jest też spektakl oparty o tą książkę i może się na niego wybierzemy, kto wie? A może nawet jutro? Chyba nie, ponieważ nie było już biletów na najbliższe spektakle, ale poczekamy, kiedy następnym razem będą go grać i wtedy wybierzemy się rodzinnie na ten spektakl. To może powiemy pa, pa, pa. No tak, chyba i przyszła pora na pożegnanie. Pa. To już jeden z ostatnich odcinków w tym roku. Także będziemy powoli wkraczać w nowy rok, ale ze starymi książkami. Dużo książek. Więc dobrego Sylwestra! Oglądajcie fale i fajerwerki. Bardzo polecam nowy kalendarz. Ale chyba Maja jest trochę przeciwna fajerwerkom, bo Maja wie, że fajerwerki się bardzo psy boją.
Możemy. No ale inne zwierzaki też cierpią przez fajerwerki, panda. Także nie jesteśmy jakimiś super zwolennikami. Na przykład ptaki. Wyglądają pięknie, natomiast no, robią tyle hałasu, że i tak zanieczyszczają też. Straszą ptaki, straszą inne zwierzaki. Chyba to jest nie bardzo rozwiązanie. Ale wiecie, co kiedyś widziałam fajnego? Co? Że teraz już takie... Sztuczne ognie. Laser. Takie pokazy laserowe, które wyglądają jak sztuczne ognie. I one nie hałasują. Czyli robi się to światłem Czyli po prostu. Sztuczne ognie. A jeszcze jedną widziałam ciekawą rzecz. Tak właśnie wyglądające jak... też jak sztuczne ognie. Pokazy dronów. Zsynchronizowanych dronów, które latają i robią właśnie takie kształty jak wybuchy sztucznych ogni i one się świecą na różne kolory, zmieniają kolory. Wspaniale to wygląda i myślę, że to by było super, jakbyśmy kiedyś mogli taki pokaz zsynchronizowanych dronów sobie obejrzeć zamiast słuchania przez pół nocy wybuchów i wrzasków. Ja znaczy nie wrzasków, lubię. Ale wybuchów sztucznych ogni. Nie, wrzasków dzieciaków, które się z tego cieszą. Nie jest zbyt przyjemne, szczególnie jak się chce spać, a my nie jesteśmy jakimiś osobami, które super świętują Sylwestra. No i nawet w nocy się nie można wyspać, prawda? No, zatem. Pa. Życzymy Wam pa. Udanego wieczoru, pa. Popołudnia lub poranka, w zależności o której porze nas słuchacie. I do usłyszenia następnym razem. Czyli pa. Pa. Pa.